Cześć, witam, Jump King 3, odcinek 11. Ostatnio dotarliśmy do Ukrainy z ruchomym piaskiem. Mamy 146. sesję, zobaczymy, gdzie dzisiaj uda się dojść. Bo tak w zasadzie to... A nie, trochę nie mam pomysłu. Nie wiem, trzeba doskoczyć na tą drugą, jakby... Właśnie tam trzeba doskoczyć. Co mi można powiedzieć, żeby ten piasek nas trochę wywalił na dół, ale nie za bardzo, bo jeszcze... będzie gorzej wrócić. Ciężko mu się wybić, niestety. Niestety ciężko mu się wybić, więc chyba będzie pierwsze czytanie, co? O, jeszcze nie. On ma... O, właśnie. Spowolnione ruchy. Nie dość, że w piasku, to jeszcze tutaj w wodzie były spowolnione ruchy, nie? Więc... no, nie będę z tym wracał, bo to jest za daleko. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie oglądając Jump Kinga. Więc zaczęło się bardzo ładnie, dobrze było, już wskoczyłem do tamtego piasku, ale w piasku nie mogę zrobić zapisu, bo... no, byłoby gorzej. Czekaj, 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 wróć, wróć i tu. Okej. Okay. Czego nie mogę? No bo... właśnie nie wiadomo, gdzie mnie to wysypie. Tylko czekajcie, mogę zrobić coś takiego? Że mogę się odbić i żeby na pula skoczyć tam, ale niestety no, piasek mi zabiera trochę siłę, więc jest ciężej. Okay. O, już wysypało cię. Hej, nie uciekaj tak daleko. Na fulla można skakać, ale we właściwym miejscu tylko można. Jak się w złym miejscu skoczy, to niestety trzeba wracać. Ale no... jest nadzieja, że ten piaskowy... świat... będzie ostatnim. To mamy do pokonania w naszej... serii z Jump Kinga. Ale nie jestem w stanie tego... zapewnić, bo w ostatnich częściach Jumpinga było po 10 krain. Nie będę już patrzył, jak on zjeżdża, już wiem, że zjedzie dalej, bo jak spadł z tym wodospad, no to tu mam ptaka, nie? Który niestety go wywala prosto na dół. No to do zobaczenia z powrotem na górze. Będziemy z tym walczyć, nie wiem, jak było. Tak samo chyba długo jak z wodospadem. Jedzie, dobra. Tu, stąd pan fula. Dobra, powolutku, powolutku i stąd na fula. I znowu samo. Stąd na fula. Okej. Okay. Będziemy mieli... właśnie kontrolę nad tym, gdzie się spadnie, to będzie nam wygodne. Znaczy, będziemy mieli kontrolę nad tym, żeby nam nie zjechał przez ten piasek, no to mamy łatwo. Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby nie zjechał. To jest jedyny szczegół, który trzeba mieć na uwadze, żeby on nie zjechał. Bo jak zjedzie, to jest słabo. Nic nie widać stąd, na pula chyba się nie da właśnie. Okej, to mogło być trochę lepiej. Ale jeszcze nie robimy pytania, bo za wcześnie. Okej. O, wyrzuciło nas już. Okej. Gdzie mnie wyrzuca? A, no tak. Haunted Ruin. Raczej po tych ptakach nie miałbym raczej no, dobrej formy na skocznej.
Już mi nie wywaliło, o tutaj. Widzicie, że z każdym polcem tylko jeszcze niżej lecę. Okej, jeszcze nie wyleciałem totalnie. W tę stronę. Wiecie co, ja chyba już stąd nie będę wychodził, bo widać, że mi to nie idzie. Trzeba zrobić sobie... Wiecie co. Tam będzie trzeba ojej, dzień. A jak on Falsa zaliczy, to on nie jest w stanie skakać w piasku. No to ciekawe. Jak on leży, to nie skacze. I wtedy to jestem skazany na to, gdzie mnie wywali. Okej. Okay. Czyli wiemy, że jeżeli zaliczy Falsa, to po prostu jest nieprzytomny, aż go gdzieś nie porzuci gra. Wiecie co, jak gram w te Jump Kingi wszystkie trzy, to trudniejszego poziomu nie było, jak ten z piaskiem. W ogóle widzicie tego ptaka? To on nas tak wywala, jak się wodospadem leci. O. I z powrotem w piaskowym wzgórzu. A to nawet wieży. Oj, oj, oj. Niestety tędy to tylko wylatuje z gry. O, jeszcze nie. Ale przeskoczenie. Tylko podziwiam, że można w od boku. No dobra, już mogę nawet wrócić do góry i tam poopowiadać. No. Bo tutaj na ten piasek, co przed chwilą skoczyliśmy, nie? Ten trzeci. Na tym piętrze. Można było od boku go zacząć. I trzeba jakoś tak... Może da się jakoś zobaczyć, co jest do góry. O, tylko jeszcze trzeba... Ej! No tak. Nie wiem, jak to jest, że on w piasku może Falsa zaliczyć. Serio, on w piasku może Falsa zaliczyć. Teraz tym się tak chciało wracać, nie? No, już jestem nastawiony na to, żeby mocniej skakać. Nie trzeba mocno. Starczy lekko. I to samo jest w tamtym miejscu, gdzie teraz moim zadaniem jest go osiągnąć. I z powrotem. A, znowu piasku. No. Znowu piask. Ale je pokonamy. Bo nie wiem kiedy. Nie wiem kiedy sobie. Wolę walczyć tymi piaskami cały odcinek niż wracać te wszystkie skoki. Więc idziemy walczyć z piaskami. No wiecie, nie, jakbym tak nie zapisywał, to ja bym tę grę jeszcze pewnie gdzieś na różnych piętrach pokonywał. Dobra. Za bardzo spara nam. Jak będzie spadał, to ja od razu będę wczytywał, bo walczymy tylko i wyłącznie z piaskami. Mówiłem, że będzie mi ciężko wrócić i to jeszcze przez ptaki. Już jest 154 próba przechodzenia tego.
Nie no, to pies jest takie małe, że łatwo wylecieć. Ma się za mocno skoczy. Z powrotem do góry. Niestety jak uderza o piasek, to spada i niestety... Jak uderza o ścianę, to on po prostu spada. Nie, czekaj chwila, on o piasek uderza i od razu jest jakby nieprzytomny. Niestety tutaj jeden poprawny skok trzeba zrobić, bo inaczej będzie słabo. Raz, trzeba dobrze skoczyć. Dobra, dwa razy. Ale nie wiem jak lekko mam skoczyć na ten obok klocek. I znowu uderzył o ścianę. To jest ciekawe, że on może uderzyć o ścianę piasku. W ogóle gdzieś leci? No, tak. Totalnie, dobra. Nie ma co. Za daleko już teraz. Jest, w końcu. Powiem, że przez przypadek ten skok zrobiłem, ale jest. Ważne, że jest. Nawet przez przypadek mogę go z niego się cieszyć. Mamy to. Od razu to zapisuję, bo ani trochę nie mam go ochoty poprawić jeszcze raz. I tak. Na fulla. No, tutaj już na fulla nie trzeba. Tutaj już na fulla nie trzeba, ale mamy w końcu jakiś następny skok do pokonania. I on wydaje się łatwiejszy. Ło. Ani razu nie skoczyłem. Widać już. Zostało mi w głowie to po skakaniu z piaskiem. To trzeba było się poruszać. A skakać mi to później. Już było się na brzegu. 5 godzin już w tym jestem. Pewnie jeszcze dwie spędzę. No. Czyli tak, na full. Okay. O, jest. Jeżeli chodzi do góry, znowu będą piaski, ale zobaczycie, że będą dwa piaski. No chyba, że będzie się dało na pola przeskoczyć to wszystko. Ale będą dwa piaski do pokonania. Pod rząd. Powiem wam, że spodziewałem się tego. Dwa piaski do pokonania będą pod rząd. I to bez żadnej... PR. O jest. Mamy kolejny skok. No teraz przynajmniej nie musiałem przedzierać. Tylko mogłem się pierwszy w tej jednej połowie to zrobić. Ale przynajmniej nie muszę na dwa piaski, tylko wystarczy jeden przeskoczyć, a do drugiego się wskaczę z fulla. Skoczy tam się. Poprzez full. Jest ok. Ja tam zaraz wrócę i zrobimy jeszcze raz samo. I tam z powrotem w tamtą tower. Of. No. Lejko. Tutaj się skoczy mocno, a później lekki skok trzeba wykonać. Tak. Na fulla. To bym tak lekko, żeby ci nie wyleciał. Niestety jak przeskoczę, to aż tutaj się... No. Aż tutaj ląduje. W ogóle mi się przypomniało, że misja z ptakiem. No była. Ale już jakby chyba zamknięta. No bo się ptaszek jakby nie pojawia. O. Aż tu. I z powrotem jesteśmy...
Altered Ruin, a ja bym chciał być Tower, wieżę, z piasku. Mówiłem, że dzisiaj walczymy tylko z piasku. Nawet jeśli to jest parosekundowe skakanie, które zaraz się kończy czytaniem, mogę się na to godzić, bo jeżeli wy się na to godzicie, że to oglądacie, to ja się mogę na to godzić. Pisać mi w komentarzach, czy nie za często przypływam. Jak wam zacznie przeszkadzać, no to może spróbuję trochę skakać nawet w tych spejlowanych terenach. Żeby trochę bogatsze odcinki były. O jakieś tam losowe skakanie, nie wiadomo gdzie. O! Tower of Antumbra. Tak się nazywa to miejsce. Aj! Za daleko! Musisz iść bliżej. Bliżej. Tak, i lżej. To musi być tak, po prostu on w którymś momencie wyskoczy. I pewnie od razu trafi na tamto pole. Pewnie taka jest tutaj jakby... dobra opcja. Po prostu skakać i w którymś momencie on wyskoczy. Nie można jakby, no wiecie, mocniej nacisnąć na spację, bo wyleci za bardzo. I z powrotem, czyli tak. A jednak nie. Jest. Znowu piaski, ale ja już mam jeden skok mniej do nadrabiania. Max. Same piaski. Jeśli w tym będę męczył, to będzie ciekawe, kiedy ja to pokonam. Ale przynajmniej nie uderza. Ojej, wleciałeś za bardzo. Czekaj, odbij się do... Już się rapię, już. Podziwiam, że moja spacja musi być tutaj klikana. Już. A mogę za daleko. Nie ma problemu, mogę za daleko. Ja jestem, czy ktoś w ogóle kiedyś, tak jak ja, pokona tą część Jump Kinga. No może ktoś z was to będzie? Oglądający? W końcu zaliczył falsa, ale długo skakałem. Bardzo długo skakałem. Bardzo długo skakaliśmy. I z powrotem. Tower of Tambora, Antumbra. Jesteśmy gotowi, to jedziemy. W ogóle jestem ciekaw, jak on robi, że on w Polsce zalicza. I tylko piaski. O, właśnie.
Jak on to robi, że on zalicza Polska w piaskach? Nie potrafię tego wyjaśnić. Jeszcze co ciekawe, takie piaski to one są gdzieś właśnie w takich randomowych miejscach. Jedna logika, no nie powinny się zajmować, dodawać, bo one nie są na ziemi, tylko one są w powietrzu. I tak, trzeba wyskakać tutaj od razu. Czekaj. Jak nie zaliczę Polsa, to mogę skakać, nie? Jest. Mamy to. Ok. Następny poziom z wielorakim skakaniem. Wielokrotnym, nie wielorakim. Ok. Czyli tak, gdzie mam poskoczyć? Obok. No właśnie. Wydaje się, że ja tu. Wow, masz. Ale malutki ten piasek. Wydaje mi się, że już tam do góry może być koniec. Nie jestem w stanie tego zaklepać. Nie jestem tego pewien. Okej. Kula, kula. Tam też będzie trzeba na kula. Dobrze jest, dobrze wiedzieć. Tam będzie trzeba na kula. Gdzie mnie teraz w ogóle wysypie? Pewnie tam, gdzie zawsze, nie? Okej, czekamy, zobaczymy, gdzie mnie wysypie. No tak, po ptaku jak zjeżdża na ukos, no to gdzie może mnie wysypać? Tu. Jedziemy jeszcze raz. Idąc z powrotem. Czyli tak. Okej. Świeżo po wczytaniu od razu mamy zaliczony ten skok. Teraz następny. Który nie wydaje się tak trudny, ale jednak w ogóle. Myślałem, że nie będę musiał robić, że je na fulla zrobię, to doskoczę od razu. Nie ma tak fajnie. Niestety nie ma tak fajnie. Uch. O, już? A dopiero co to wróciłem. Już mam ten resetować? No, wracać nie będę do dołu. 684 false, 6356 jumpów, 5 godzin, 31 minut, 30 sekund. Drugie podejście i 167 sesja. Będzie 168, bo właśnie no mnie no wyrzuca z gry. Niestety trzeba tutaj tak lekko to zrobić i jeszcze Folsa nie zaliczyć. Okej. Okay. Już? Lżej trzeba, nie mocno. Niby ja to wiem, ale skok sam wychodzi. Taki jest ten jumping, nie skoki same wychodzą. Szczególnie jak się z piachu wyskoczy. No większość przypadków, jak ja tu skakam po tym piasku, to robię skok przez przypadek. No. Kolejna próba, nie? A nie, jeszcze nie ma to tak fajnie. Jeszcze trochę trzeba będzie poskakać, ale zaliczyliśmy ten skok. Jeszcze nie ma końca. Znowu koniec. A. O. A pula? O. Już na dół. Ale przynajmniej zaliczyłem dwa skoki. Trzy. Tylko trzeci już został. Znaczy nie był skontrolowany tak jak trzeba. Za mocno. I chyba trzeba lżej na to wychodzi. Co, zaraz poprawimy ten skok? Z powrotem w Tower of Antumbra.
Okej. I znowu jedno czytanie i od razu mamy zaliczony skok. No i minuty mi to zajmuje. Takie czytanie plus poprawa od razu skoków na lepsze. Minutę zajmuje. Do góry będzie ciężki skok. Będzie trzeba się od piasku odbić i jeszcze... najpierw tam. Z tak małego piasku jak można lekko. Ciężko jest z tym słowo lekko. No. Jest. W końcu koniec. Och. To będzie ulga. Jak ja tam doskoczę. I teraz jak to zrobić, żeby tam skoczyć? Bo któryś piasek muszę się odbić. I zdaje się, że nie od lewy, tylko od prawy. Nie od lewy, tylko od prawy. Ok. Powiem, że się spodziewałem, że dzisiaj będzie koniec, skoro już takie trudne dali skoki. I o który się odbić? Jak się odbić? No właśnie, od te, tak to niestety się odbija i spada. A ja już nie mam ochoty wracać. Tylko robimy progres. Fejle już nie są mi do widziane. Chociaż i tak focy zaliczają za każde spadnięcie. Ale raz takiego focy zaliczałem. Chociaż ty. Ale dobrze, że jak nie pierwsza wieża, to chociaż ta druga była. Och, tak jak trzeba. Czyli nie można się odbić, trzeba na fulla bez odbicia. Oj. Okej. Wiem, że nie jak tam trzeba skoczyć. Jeszcze raz trzeba ten skok powtórzyć. O, czyli tak. Tam na... Okej. Tu już jest koniec, bo widać, że to ona. Ta, którą mieliśmy osiągnąć. Tylko niestety muszę jeszcze ten piasek pokonać. Już sobie w tym miejscu zrobię czytanie. Pewnie jeszcze czytanie zrobię po pierwszym klocku, co? A nie by było chociaż tego klocka pierwszego tutaj. O, masz jeszcze z piaskiem drugi. Ale dobra, jak się tego drugiego... dosięgnie, to mogę nawet na full zrobić. Gotowi. Gotowi, ale... do doskoczenia na górę. I weź sobie coś wyobraź, z was, oglądający. Powracanie z tego miejsca i zaliczanie jeszcze raz tych wszystkich falsów. Aż do samej wieży. Kto by się podjął takiego zadania, żeby jeszcze raz to samo wszystko przechodzić w tak trudnej grze, jaką jest Jumpki. Chyba, czy ktoś uważa, że ta gra jest naprawdę łatwa dla niego, no to może by to zrobił, ale tyle trudności, ile my tutaj spotkaliśmy, no to po pewnych częściach tak dalej nie spotkałem. Ale są nowe trudności i chociaż dzięki temu ta gra jest trochę gorsza. Ciekawe, kiedy ja to zrobię. Przy której próby? Gotowy. Oj. Ej! Już chciałem skakać w tamtym piasku, a skoczył mi tutaj. To nie było planowane. Chciałem skakać w piasku. Tylko... i byłem gotowy do skakania w piasku, a mnie zwróciło pole na dół. Niestety. Ponawiamy próbę.
O. Okej. Mamy to. Jest. Teraz zrobić chyba wystarczy full skok i wtedy mi się uda to zrobić. Tak mi się wydaje. Jeżeli zrobię fulla. To mamy koniec gry. O, jest nasz ptak. Zdjęłam mu czapkę, zajrzała na głowę i z powrotem dała, użyła mu tą czapkę. Wersja polska, jak to tam w telewizji leci. Łapeczki, komentarze, suby, dzięki za oglądanie. Udało się w 11 odcinków zamknąć Jump King 3. 3, tak. 3 części Jump Kinga zostały zamknięte. Czwartej nigdzie nie widziałem. Więc to, co mogłem z Jump Kingiem zrobić, udało się zamknąć. Zrobione. Nawet ptaka udało się zaliczyć. Właściwie. Wszędzie łapałem ptaka. W końcu jak poleciał w lewo, to w sumie się domyśliłem, że może to być ostatnia kraina też dzięki temu, że ptaka później nie widziałem. Jak ptaka nie widziałem w poprzednich częściach, to znaczy, że już byłem blisko końca. I tutaj też to było. Byłem blisko końca. I co teraz? Congratulations, King Among Kings. O, i teraz się okazuje, że jej koronę zabrał. Okej, w tym miejscu się z wami żegnam. Do zobaczenia w innych odcinkach. W następnych seriach, które też będziemy robić aż do końca. Tutaj, no, nie było łatwo, ale udało się pokonać grę. 11 odcinków wystarczyło. Tak jak druga część, tak i trzecia. 11 odcinków została zamknięta. Ta tutaj część przy dwóch. Przy drugim podejściu. Przy drugim podejściu. I tu są jakby nasze ostateczne statystyki. Sesja 176. 5 godzin grałem, 36 minut, 38 sekund. 6450 jumpów. Pulsów 689. Nie dobiliśmy do 690. Ok. I teraz tu już widać, nie ma co dalej przechodzić. Jumping. Cała seria. Wszystkie części zostały zakończone. Do zobaczenia w następnych seriach. Cześć. Jeszcze coś, co mogę wspomnieć. Niejednokrotnie losowanka na kole i czy jumping nam się kiedyś wylosował? No tak. I raczej się wylosował. Tylko potrzebuję sobie przypomnieć kiedy. Tak, wylosował się we wrześniu 2022 i to jedyne losowanie jakie miał. Tylko we wrześniu raz się wylosował. I tak to. Tyle, że to jeszcze był. Nie, no to był Jumping 3 wtedy chyba, nie? Tak, to jeszcze był Jump King 3, ale to było pierwsze podejście. To jedyny data, kiedy się wylosował nam Jump King na kole. To był 10 września. To wtedy nam się wylosowało. A tak to ja sam wybierałem, że mam ochotę zagrać Jump Kinga i w końcu by skończyć. No, bo ta gra jest właśnie tego typu, że najlepiej ją grać od razu. Jak się ją zacznie, to najlepiej od razu ją do końca, do końca lecieć. Bo później jak masz jeszcze raz te same skoki poprawiać, po miesiącu możesz już nie pamiętać jak się to robiło. I ta gra właśnie jest na. No, najlepiej na codziennie, aż jej nie skończysz. Ja już ją skończyłem, więc już się do niej nie będę musiał. No. Nie wiem co. Jest skończona?
No to mam kolejne osiągnięcie na kanale. Zakończenie najtrudniejszej gry, jaką ja na kanał wysyłałem wam. To jest najtrudniejsza. Trudniejszej gry na kanale nie ma oprócz tej. A to, że wczytywałem, no to tylko dlatego, żeby nie mieć tutaj, nie wiem, jakiejś liczby 4000 folsów. Oczywiście to jest taka olbrzymia liczba. Ale jakbym nie wczytywał, no to dzisiaj bym jeszcze musiał skakać. Wczytywanie jest dobre. I w ogóle fajnie, że coś takiego tu istnieje, że można sobie w ten sposób pomóc. Nie, to nie jest z obciach. Jeżeli ktoś uważa, że to jest obciach, to niech mi to wytłumaczy. Dla mnie to nie jest obciach, że wczytywałem. Chciałem sobie pomóc. Przynajmniej mogłem sobie trochę powyobrażać, że o, lecimy rakietą. W jakim czasu był, czy był po prostu teleport. W ostatnich odcinkach wymieniałem te nazwy, żeby trochę mieć, użyć trochę wyobraźni. Ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Cześć! I tak na koniec, tutaj jak widzimy, król jest, no, w swoich strojach, nie? A. I już tu nic nie ma. No to, że robiliśmy, to robiliśmy. Tu jest po prostu pierwsza część, nie? No właśnie to jest to, co teraz robiłem, nie? To jest właśnie ta część trzecia Jump Kinga. Jakbym chciał, to mógłbym też z płaszczu tam dojść. Już jest podejście trzecie. Oczywiście tego nie robimy, bo. No zamknąłem przecież serię, no to nie otwieram od nowa. Chciałem tylko wam pokazać, że on jest tutaj taki właśnie w stroju króla. I w takim stroju bym po prostu teraz to przechodził. Gdybym jeszcze chciał serię kontynuować. Teraz już. Nie włączę tej gry po raz kolejny. Odcinka. Po prostu teraz już na zawsze się z wami żegnam, już z tą serią. Do zobaczenia, cześć. A z wami to się nie na zawsze żegnam, nie? Bo przy tej serii. Jeszcze mam inne serie do nagrania i tam będę się z wami witał. Tutaj do tej serii już nie zaglądam, bo nie ma do czego. Jak będzie czwarta część Jumpkinga, to może się pokuszę. Trzecia część jest skończona, druga, pierwsza też. Cześć.